Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Mikomusialik. Zaczął się rok szkolny, wszystkim uczniom życzymy powodzenia. No i komputer, laptop. To jest obecnie must have każdego ucznia. Dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie urządzeń mobilnych, laptopów, tabletów, komputerów dwa w jednym. Tak, żeby odpowiednio spełnić wasze oczekiwania. Więc każdy, kto szuka jakiegoś tego typu urządzenia, znajdzie tutaj przykład odpowiedniego dla niego, dla jego zapotrzebowań. Serdecznie was zapraszam do materiału. Też pamiętajcie, że jeżeli materiał przypadł wam do gustu, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Serdecznie was zapraszam jeszcze raz. A zaczynamy od laptopów, które będą służyć przede wszystkim do konsumpcji treści w internecie, oglądania jakichś różnych filmów, czy grania w te mniej wymagające gry i nie będą na tyle obłe, żeby nie móc się zmieścić w plecaku czy w torbie. Pierwszym polecanym przez nas sprzętem jest propozycja od Lenovo IdeaPad 520, który oferuje nam spory 14-calowy ekran Full HD z całkiem mocnymi wnętrznościami zamkniętymi w niedużej obudowie ważącej 1,69 kg. Co takiego znajdziemy w środku? Dwurdzeniowy Intel Core i5 siódmej generacji 7200U wspomagany grafiką Nvidia GeForce 940MX i Intel HD Graphics 620 od procesora. Pamięci zawarte w laptopie to 8 GB pamięci RAM, DDR4 z zegarem 2133 MHz oraz 256 GB SSD na multimedia oraz granym już Windows 10 Home Edition. Ale co jeżeli nie zależy nam specjalnie na grach i niezwykłych konfiguracjach, a chcielibyśmy spróbować po prostu czegoś innego? Dla takich uczniów dobrą propozycją będzie Ultrabook od Apple, czyli MacBook Air, który zawiera w sobie 8 GB pamięci RAM, Intel Core i5 oraz SSD 126 GB. Wgrany macOS Sierra wyświetlany będzie na ekranie świetnym 13,3-calowym 1440x900 pikseli. Oba laptopy kupimy w podobnej cenie około 4000 zł. Jeżeli jednak szukamy mocniejszej propozycji, takiej, żeby móc w wolnym czasie rozwijać się i spełniać się artystycznie, na przykład w Photoshopie, edytując zdjęcia, robiąc jakieś rysunki, czy montując filmy, albo też grając w jakieś najnowsze tytuły, to mamy dla was kolejne, tyle że teraz mocniejsze jednostki. Zacznijmy od droższej propozycji ze stajni MSI. Leopard GP72. Znajdziemy tu sporą maszynkę z ekranem Full HD i przekątną 17,3 cala z mocnymi wnętrznościami, Intel Core i7 7700HQ oraz grafiką Nvidia GeForce GTX 1050 z 2 GB pamięci. Do tego dochodzi nam 8 GB pamięci RAM oraz 1 TB dysk twardy i SSD na złączu M2 o pojemności zależnie od wybranej konfiguracji. Co jednak jeżeli szukamy jakiegoś innego, troszkę tańszego, jednak równie wydajnego laptopa? Z takim sprzętem przychodzi do nas Lenovo. Legion Y520 to również matryca 1920x1080 pikseli, tyle, że z większą przekątną 15,6 cala. Wewnątrz, zachowanej w solidnym, klasycznym standardzie obudowy gamingowej tego producenta, znajdziemy procesor Intel Core i7 7 generacji, wspierany 16 GB pamięci RAM oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci nadane w SSD. Tutaj też znajdziemy grafikę z najnowszej serii Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. A teraz coś zupełnie jeszcze innej beczki. Może preferujecie sprzęt, który możecie spokojnie wrzucić do plecaka czy torby, równocześnie mogąc zrobić z niego namiot? Wiem, że tego typu laptopy mają swoje zalety i wielu z was poszukuje właśnie tego typu sprzętu multimedialnego. Do nauki, oglądania filmów i spokojnego konsumowania innych treści z internetu, czy nawet niezbyt wymagających gier, dobrze może się spisać Yoga 520 od Lenovo. Znajdziemy tu dotykowy ekran Full HD, który pozwoli nam na gładkie sprawdzanie stron internetowych oraz dzięki 14 calom nawet na spełnianie artystycznych potrzeb. Siłą tego laptopa jest Intel Core i5 7200U z grafiką Intel HD Graphics 620, 4 GB pamięci RAM oraz dyskiem HDD. Jeżeli jednak rozglądamy się za alternatywą, to dobrym wyborem będzie Acer Spin 5, którego ekran również przechylimy do samego spodu obudowy. Tutaj znajdziemy ten sam procesor i grafikę, tylko z 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci SSD. Ekran w tym wypadku jest lekko mniejszy. No i dochodzimy do końca i zabieramy się za ostatnią, najbardziej mobilną formę sprzętu przed smartfonami. Tablety.
Mimo iż stają się coraz mniej popularne, to w dalszym ciągu znajdziemy dobre modele, które będą idealne do nauki, konsumowania treści i ogrywania mobilnych produkcji growych. Jeżeli naprawdę myślimy o sensownym tablecie z Androidem, który dzięki ogromnej ilości aplikacji umożliwia łatwiejsze organizowanie sobie roku szkolnego, czytanie lektur czy zapisywanie notatek, to niezłym, acz bardzo drogim wyborem zdecydowanie jest Samsung Galaxy Tab S3. Znajdziemy w nim mobilny Snapdragon 820 razem z 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci ROM. Android wersji 7.0 Nougat jest wyświetlany na świetnej jakości ekranie 2048x1536 pikseli. Jeżeli jednak myślimy o czymś tańszym, to dobrą propozycją będzie Lenovo Tab 4. Znajdziemy go w różnych wersjach kolorystycznych, różnej wielkości ekranu, 8 i 10-calowych oraz modułem Wi-Fi lub Wi-Fi z dodatkiem modemu LTE. Na pokładzie znajduje się procesor od Qualcomma Snapdragon 425 razem z 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej na dane, które możemy zawsze powiększyć o kolejne 128 przy użyciu karty microSD. Akumulator, który tu znajdziemy, to 4850 mAh, które powinno nam wystarczyć nawet na 20 godzin działania. Ale tablety to nie tylko Android. Może szukacie urządzenia 2 w jednym, które byłoby równocześnie tabletem i laptopem z pełnym Windowsem 10? Jeżeli to jest właśnie to, czego szukacie, to taką propozycją jest Kyano Intellect X3 HD+, który oferuje 32 GB pamięci wewnętrznej, 4 GB pamięci RAM i procesor X5Z8350, 10,1-calowy ekran z rozdzielczością 1280x800 pikseli. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój materiał przypadł wam do gustu. Piszcie w komentarzach, który laptop wy polecacie. Może już któryś macie, czy tablet, czy komputer 2 w jednym, czy może rozkładany namiot jak Lenovo Yoga. Ja zapraszam was jeszcze do stawienia łapki w górę, subskrypcji po raz drugi oraz do wejścia na nasze social media jak Snapchat, Instagram oraz naszego Facebooka wideotesty.pl. Mamy też grupę facebookową, testerzy wideotestów. No i to by było chyba na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!